Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszych słuchaczy witam w wideoportalu wlc.pl, lepsza strona Wrocławka. Program nazywa się Wrocławek Mleko i Miód, tak, bo jesteśmy mlekiem i miodem, krainą płynącą, płynącą krainą, tak zwał jak zwał, wszyscy wiemy, że tak nie jest. Moimi gośćmi jak zawsze Ania Przekwas, Tyberiusz Rajs. Witam, dzień dobry. Powinniśmy zmienić nazwę na Loży Szyderców. O, niekoniecznie. Miłe słowa się zdarzają i obrona nawet niektórych osób, także spokojnie. Staramy się być obiektywni. To był żart oczywiście. Witam wszystkich, którzy do nas dołączają, bo robi się coraz więcej osób. Szanowni Państwo, jeżeli macie jakieś pomysły do dzisiejszego tematu, zaraz powiem, jaki jest ten temat, to my jak najbardziej byśmy chcieli, żebyście się włączyli, bo chcielibyśmy też znać opinię Waszą, żebyście Wy nam powiedzieli tak naprawdę, dlaczego we Wrocławku jest tak mało aktywnie społecznych ludzi, czy społecznie aktywnych ludzi, tak? Czemu ci obywatele nie działają, nie włączają się? Nie włączają. No i dzisiaj jest ten temat. Ja bym chciała, żebyście Wy po drugiej stronie mikrofonu, nie tylko Ania i nie tylko Tyberiusz, powiedzieli, co myślą na ten temat. Zachęcamy do komentowania, zachęcamy do zadawania pytań, czegokolwiek, do odzywania się. To powiedzcie mi, czy macie przemyślenia, bo ja jakieś mam i ja się z Wami swoimi podzielę, ale czy macie przemyślenia co do tego, czemu w Wrocławku jest tak mało aktywnie społecznych ludzi, czy tam społecznie aktywnych, bo powiedzmy sobie szczerze, widzimy pewne twarze i te twarze się nie zmieniają, tak. I chwała im za to, że ci ludzie są, tak? W ogóle to fajnie jest podziękować tym ludziom też. Tak, ja myślę, że dziękujemy już tutaj w tym momencie, na samym początku tego programu, że jesteście. Bo jest grupa osób w Wrocławku, to trzeba przyznać, tak? Jest pewna grupa osób, która naprawdę czynnie włącza się w życie tego miasta, tak? Życie społeczne, charytatywne, non-profit i tak dalej. Ale powiem tak, no jest i to i fajnie, i to jest bardzo fajne, tylko że w mojej ocenie tych osób jest mało. To są ciągle te same osoby, tak? No właśnie bym chciała, żebyśmy porozmawiali, czemu tych osób jest tak mało, nie? Tak, i myślę, że też warto podkreślenie jest to, że jakby niezależnie od poglądów politycznych, ważne, żeby to zaangażowanie było, tak? Bo obojętnie, po której stronie stoimy tych sporów politycznych, to gdzieś dla nas mała ojczyzna jest dla nas ważna i dlatego zabieramy głos i dlatego się spieramy, czasami nawet prawda? Ale więcej, to jest, uważam, super sprawa, że tak. Ja z Tyberiusza mam całkowicie odmienne poglądy, ale potrafimy ze mną raczej też normalnie rozmawiać, Tomek też, tak? I Agnieszka mają zupełnie inne, ale wszyscy razem mamy jedną wspólną sprawę, tak jest Wrocławek, prawda? Dokładnie. I myślę, że te osoby i te stowarzyszenia, które istnieją we Wrocławku, bo powiem tak, jestem prezesem pewnego stowarzyszenia, więc też współpracuję i widzę, co się dzieje, że naprawdę jest gdzie pracować w tym mieście. Jest sporo tych stowarzyszeń, dla każdego coś dobrego, no powiem. Ja się słyszałam, że tych stowarzyszeń jest teraz jak grzybów po deszczu. No! Tylko czy one coś wnoszą? Znaczy są też takie stowarzyszenia, myślę, które... Bo to zależy, po co kto te stowarzyszenie otwiera, tak? No my na przykład, jak otwieraliśmy swoje stowarzyszenie, no to statut żeśmy sobie, że tak powiem, sporządzili i od razu chcieliśmy w tym statucie zawrzeć, że naszym celem też jest praca na rzecz miasta, tak, Wrocławek, że chcemy współpracować, chcemy pomagać, chcemy się włączać w życie tego miasta, także i myślę, że to za chwilę będzie 10 lat i myślę, że żeśmy to spełnili i tego dokonali i chcielibyśmy dalej, ale wiem, że są też takie i takich stowarzyszeń jak nasze jest bardzo dużo, których widać, które są w różnych miejscach, tak, reprezentują miasto. Ale jest też sporo takich rzeczywiście, które się potworzyły, nie wiem dlaczego. Środków nie wiem. Chyba tylko, nie chcę tu nikogo brać, ale to chyba tylko dla dotacji, moim zdaniem. No bo to tak też z zewnątrz fajnie wygląda, być w stowarzyszeniu, pomagać ludziom, zbierać te laurki, ale tu się okazuje, że to jest jednak ciężka praca i to nie zawsze jest nagrodzone jakąś pochwałą, tylko czasami dostaje się poważne cięgi. I w tym momencie ludzie niechętnie jednak pracują na rzecz takich stowarzyszeń, czy nawet miasta, no bo jednak to jest kawałek ciężkiej pracy. No chociażby o tych ludziach wspomnianych przez Was, tak? Ostatnio też widziałem właśnie gdzieś tam na Facebooku, jak jeden z tych osób zaangażowanych bardzo gdzieś tam dostał po głowie w tym momencie akurat od policji, tak? Czy poprzez hejtowanie go.
Znaczy, no on dostał bardzo za to, że krytykuje, legalnie krytykuje, bo te zarzuty, które gdzieś tam zostały mu, znaczy zarzuty dotyczące tego materiału, który gdzieś on tam udostępnił, no moim zdaniem nie ma żadnych przesłanek, żeby to zgłosić na policję, że zostało z informacją, że prawdopodobnie zostało popełnione przestępstwo. Tak, czy co, mamy do czynienia z zagłuszaniem, tak? Chcemy tu powiedzieć, dlaczego ci ludzie się nie włączają, dlaczego ci ludzie, mieszkańcy się nie włączają, dlaczego nie pracują, dlaczego się nie chcą angażować. Bo boją się. Bo być może się boją. Znaczy, tak. Ja wam powiem tak, osoba, o której rozmawiamy, ona po jednym z artykułów, które się ostatnio pojawiły, no dość doświadcza bardzo dużego hejtu. Tak, informacje, to nie jest fajne. No to nie jest fajne. Bo z jednej strony ta osoba jest oskarżana o hejt, tak? A nie jest osoba, a z drugiej strony, a nie, no więc o to chodzi, to jest że... osoba prywatna, która gdzieś krytykuje, nie hejtuje, bo hejt to jest powiedzenie, moim zdaniem, nie wiem, jesteś taki śmaki, owaki. Obrażanie. Wapnoż dla ciebie przygotowane. Straszenie, tak, grożenie śmiercią. Ktoś mi komentarz gdzieś podał na internecie ogólnopolski, że dół z wapnem już jest dla ciebie uszykowany. To jest hejt. I takie komentarze się powinno zgłaszać na policję, ale nie w sytuacji, kiedy się krytykuje władzę, że najpierw władza lokalna mówi, że nie wyrażamy zgody na wybory, bo jest epidemia, a na drugi dzień mówi... wkładajcie do urny kwity dotyczące śmieci. Ale no to... dobrze, to już nie chodzi o typowe, tylko... No akurat tego, ale mówmy ogólnie, tak, że zauważyłam, że bardzo dużo razy, już to powtarzaliśmy niejednokrotnie, pewne osoby, czy tam pewne kręgi, czy władza mylą krytykę z hejtem. Mylą też to... Oni patrzą na to przez swój pryzmat. Przez swój. Dla ale... tego, co oni piszą, nie jest... No bo powiedzmy sobie szczerze, ale... każda z naszych władz lokalnych, znaczy z partii, ma swoich ludzi w internecie i tak jak był film Hater, tak oni mają swoich, którzy komentują prędzej czy później. Ale, tak? Ale ja bym podkreślił, że to jest interes prywatny. Bo to więc, nie ma nic wspólnego. Więc dokładnie, musimy to rozdzielić. Z interesem miasta. My mieszkańcy, jako mieszkańcy, my, załóżmy członkowie stowarzyszeń, my obywatele, zwykli obywatele, mamy prawo krytykować. No, przepraszam bardzo. Na jakiejś podstawie pewne osoby w tym mieście zostały wybrane. Zostały wybrane jako radni, zostali wybrani jako prezydenci, znaczy jako prezydent. Przepraszam, z czego i teraz przepraszam bardzo. To nie jest spore, jeżeli były jakieś obietnice podane i na tej podstawie obywatele wybierali tego, a nie innego, że tak powiem, prezydenta czy też członka rady, to dlaczego później tego nie weryfikować? Dlaczego tego później nie móc skrytykować, bo uważam, że to jest chore. Ja powiem nawet więcej, że nie mamy prawa, tylko mamy obowiązek. Jako ludzie zaangażowani w życie naszego miasta mamy obowiązek. I teraz pierwszą osobą, która powinien stanąć w obronie tego pana, o którym mówimy, powinien być prezydent. No, mimo, prezydent podał go do mimo, sądu. Że... Może nie on bezpośrednio, ale osoba z jego... z jego partii. Ale podstawą demokracji albo, jest dyskusja, wymiana poglądów. A może powinien go zaprosić? Nie zgadzanie. Może nie powinien zgadzanie. Z nim porozmawiać? Bo może ja tych ludzi postrzegam, ja ich osobiście nie znam, ale ja ich postrzegam dosyć pozytywnie. Bo są to osoby, które... Ja śledzę też ten portal, tak, czy tamtą stronę i śledzę ją i widzę, że oni nie mają złych zamiarów. Nie, oni mają bardzo... Moim zdaniem oni nie mają złych zamiarów. To są ludzie, którzy się... poświęcają swój prywatny czas, żeby zrobić coś, bo sam portal też się nazywa, ma w nazwie Wocławek, więc myślę sobie, że to nie jest złe, że ktoś robi jakieś zdjęcia, że ktoś pokazuje jakieś braki, tak? Że ktoś coś krytykuje, to znaczy, że mu zależy, bo dla mnie już coś takiego jest lepsze, 100 razy lepsze niż obojętność, tak? No ale brak. Co to by było, Aniu i Tybryszu, co to by było, jakby ci ludzie tego nie... Nie robili! Ale słuchajcie... Muszą być, to z automatu powinni być. No muszą być, to po pierwsze. Po drugie, wyobraźcie sobie rzeczywistość taką, w którym tylko i wyłącznie zabierają głos klakierzy, którzy popierają... Nie mielibyśmy szans pójść do przodu, tak? Stalibyśmy w miejscu. No bo byłoby dobrze tak, jak jest, jest wszystko w porządku, jesteśmy zadowoleni. Bajka mi się przypomina Szaty Króla w tym momencie i tak było. Ale tak? Takie grupy też są we włoskich grupach. I niech sobie które, będą, nie ma problemu. Które gdzieś tam są to osoby, które popierają taką czy owaką władzę i piszą, nie wiem jak to nazwać, listy pochwalne, cokolwiek, postulaty pochwalne na obecną władzę. Pytanie,
Czy to są ludzie zatrudnieni do tego? Czy to są ludzie, którzy chcą? Czy to są ludzie, którzy wiedzą w tą pomoc? Może jacy, jakaś grupa fanów? Ale tacy ludzie, ludzie zawsze będą i w każdej... No oby to nie było tak, że one coś z tego mają, bo jeżeli ktoś nawet kogoś popiera, to ja się wcale nie dziwię, bo tak jak na początku powiedzieliśmy, każdy z nas ma inne poglądy i kogo innego popierał i myślę, że zupełnie na kogo innego głosowaliśmy, myślę, cała trójka. I to jest fajna rzecz, bo na tym polega właśnie możliwość wyboru i demokracja, ale mam nadzieję, że te osoby, które popierają obecną władzę, nie mają nic z tego, tak? Że to nie jest, że to jest popieranie za coś, bo to już by był skandal dla mnie, bo i tak samo pan prezydent... Skandal? Ale jaki skandal? Masz przykład soku z buraka, gdzie tam jest w sposób jawny, oficjalny. Ja przepraszam, ja ale, i jedna strona ma swoje... Ale to nieważne, słuchaj, ale to nieważne, czy lubimy tą stronę, czy nie lubimy tą stronę, to jest po prostu nieetyczne. Różnimy się, mówiliśmy to i to jest, fajnie. Ale to jest po prostu nieetyczne. No ale są też takie strony po stronie PiS-u, które... I z jednej strony, i z drugiej strony. To jest nieistotne, po której stronie, to jest po prostu nieetyczne. Musimy wiedzieć i wszystkim tu powiedzieć, bo teraz trochę mam takie wrażenie, że zbaczamy z tematu, ale też wszystkim uświadomić, jak działa internet w ogóle, jaki to jest potężna, jaka to jest potężna broń, jaka to jest potężna władza i że wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że jest mnóstwo, to są miliony pozakładanych kont jakichś lewych, trollowych tak zwanych, które właśnie w ten sposób, oczywiście to nie są osoby bezkarne, żeby to było wiadomo, tak, że w pewnym momencie się policja potrafi odnaleźć osobę, która pod tym kątem jest podpisana, tak? Ale te konta, no przecież wiem, jak działał jeszcze niedawno, jakiś czas temu były, na szczęście były kandydat na prezydenta, który już nie jest niestety dziennikarzem, może bardzo dobrze zresztą, jak działał, ile kont fałszywych było pod pozakładanych, gdzie wiedzieliśmy i były właśnie tak były manipulowane różne sprawy, żeby było tam na korzyść tego czy tamtego. No to dla mnie to jest fatalne. To jest biznes. To jest tragedia. Takie coś i ludzi się podpuszcza, ludzi się szczuje na ludzi. Także to jest w ogóle dramat. I to z czymś takim się zgodzę, że takie rzeczy trzeba piętnować, że trzeba to z tym walczyć i tak dalej. Natomiast osoby takie, które chcą coś powiedzieć, bo im się nie podoba i mówią to pod własnym nazwiskiem, mają własne zdjęcie, gdzie widać, kto to jest, mają imię, nazwisko takie jak w dowodzie osobistym, no to przepraszam bardzo, no to jaki? My to mamy różnicę chyba, tak? No ale to jest tak proste i oczywiste, że właściwie aż trudno o tym rozmawiać, a niestety rozmawiamy i to na przykład... No bo mówimy, dlaczego ludzie... Na konkretnym przykładzie. No teraz tak, pokazano, że ktoś, kto dba o to miasto, przynajmniej w jakiejś tam ocenie, tak, jego, czy chce coś dla tego miasta zrobić, czy jest straszony, tak? No to teraz jaki to daje przykład innym mieszkańcom, którzy chcieliby wyrazić, bo to mało tego, że on jest ten straszony, że on jest straszony, ale jeszcze wszyscy, którzy się pod tym podpisują. Nie wiem, ja teraz nie wiem, bo ja tam lajkowałam pewne rzeczy, może będę wzywała na policję. Czasami też jakiś komentarz zamieściłam, absolutnie nikogo nie obrażający, bo piszę to, co widzę, piszę to, co myślę. Nikogo myślę, w mojej ocenie nie obrażam, ale ja się teraz martwię, że może ja będę też latała na policję. No więc jak myślą inni, którzy by chcieli coś napisać, pod czymś się podpisać, a teraz będą się bali, tak? Może to o to chodzi. No może to jest właśnie... Ja tylko dodam komentarz, który też przeczytam komentarz, który dodał Piotr. Pani Aniu, pan prezydent nie chce rozmawiać z pseudomieszkańcami, politykami oraz kibicami. To są jego słowa, które do mnie napisał. Aha. No, to wymaga komentarza. Nie wymaga komentarza i to myślę, że taki dobry jakby... podpowiedź może, to nie jest dobra droga dla pana prezydenta, moim zdaniem. Bo to ani nie jest pseudo mieszkaniec, ani pseudo kibic, ani nikt taki. To jest po prostu osoba, że tak powiem, z którą powinien... Znaczy, nie może być tak, że pan prezydent się obraża na mieszkańców, tak? Słuchajcie, to jest tak, że jeżeli masz inne zdanie niż ja, to znaczy, że jesteś nikim. No tak nie można. No nie, no pseudo... Tak. Jeżeli kogoś się nazywa pseudo mieszkańcem, to dla mnie to jest... To jest skandal. To nie pseudomieszkaniec, to jest jaki? Bo nie no to ja właśnie nie wiem, kto jest pseudomieszkańcem. Myślę, że pseudomieszkaniec to jest taki, który nie mieszka w tym mieście, a bierze korzyści z tego, że tak, że tutaj... Piotr mieszka na jednej w centrum miasta. Ale ja myślę o kimś innym. No nie wiem, no ale to jest dla mnie to jest obraźliwe, obraźliwy tekst, który... O mnie myślisz? Poza tym mówię, jak można nie rozmawiać z mieszkańcem? Jak można nie chcieć
to w takim razie powinno się nie chcieć pracować na tym stanowisku. Ja chciałam powiedzieć, że pseudomieszkaniec to też jest pseudoprezydent, tak można powiedzieć, tak? Jeżeli odnosiliby to do sytuacji, że mówione jest, że pseudomieszkaniec, bo mieszka poza Włocławkiem, no ale no nieważne. Nie, to po prostu jest nie mieszkaniec, tak? Ale pseudo to już jest takie kojarzone z bardzo czymś negatywnym, ale moim zdaniem. Ale to jest takie bardzo spersonalizowana rozmowa, tak? A powinniśmy rozmawiać o problemie, tak, o sprawie, a nie... Kończmy tym, w tym momencie rzeczywiście kończymy. Podajemy, czyli tak, mieszkańcy widzą, że nie za bardzo mogą rozwinąć skrzydła, jeśli chodzi o krytykowanie. Bo się boją. Bo się boją. No bo... Ale w ogóle myślę, że to nie chodzi tylko o krytykowanie, o inicjatywę, bo ja słyszałem o paru takich przypadkach, gdzie jakaś inicjatywa była i ona została gaszona w zarodku. Bo po co? Bo jest kłopot. Bo jest kłopot. Bo będą sobie robotę robić. Za dużo roboty będzie, bo lepiej znamy jedną osobę. Chciała się... No myślę, że to nie jedna osoba. Za darmo, ale została przytrzymana w odpowiednim momencie, żeby nie robić, no bo by ktoś miał dodatkowo więcej roboty, pomimo tego, że ona chciała to zrobić społecznie. Ja się tylko na koniec zadam tego. Niestety bycie społecznikiem, okazując swoje poglądy, które są przeciwne władze włocławskiej, bardzo trudne w realizacjach, wszędzie pod górkę. Niestety. A może warto jednak mimo tego zachęcić mieszkańców, żeby rzeczywiście... No wszystkich nas do sądu nie doprowadzić. No wszystkich nas, ale już nie chodzi o zachęcanie do krytykowania, tak? No bo nawet jeżeli ci, co się boją, ale chodzi też o pracę, tak? O pracę na rzecz miasta, bo jakiekolwiek zrobienie czegokolwiek na rzecz miasta, tak? Czy nawet reprezentowanie go gdzieś, barw, nazwy, mówienie o nim, zapraszanie innych mieszkańców, innych miast, to też już jest praca na rzecz miasta. Nawet ci wszyscy, jak dla mnie restauratorzy, którzy, bo są tacy restauratorzy, wiem, że mają swój biznes, są z klapkami na oczach i tylko tyle, tak? Ale są takie osoby, które prowadzą biznes we Włocławku, którzy... włączają się w pomoc różnym innym. Na przykład, nie wiem, czy dobrze, czy nie, ale powiem tak. Gosia z Rejsu, jeżeli mogę powiedzieć tutaj, jest takim przykładem osoby, mieszkańca, biznesmena, czy bizneswoman, która naprawdę jakby biznes stawia na innym miejscu, tak? Ona zawsze jest tam, gdzie się coś dzieje, gdzie są jakieś akcje charytatywne. Zawsze, tak, na pewno tak, współpracuje z WOPR-em, współpracuje z MORS-ami, współpracuje z wieloma innymi stowarzyszeniami. Wiem, że organizuje, też pomaga organizować te kino plenerowe nad Wisłą. Także, i mówię, niechby było ileś takich osób, jak ona, to już coś, a ma możliwości, może to, nie wiem, czy finansowe, czy niefinansowe, ale nawet ma zaplecze, to już jest coś, tak? I warto takie osoby pochwalić i warto o takich osobach powiedzieć, tak? Ale wiem, że ty też jakieś tam inicjatywy popierałeś, czy tam, jeżeli chodzi o turystykę, tak? Tak. Wiecie co, no, generalnie we wszystkim trzeba widzieć człowieka. W każdej pracy. I to, co wspomniałeś wcześniej, że praca przynosi efekty na przykład na rzecz miasta. Tylko że nie każdy chce pracować i to jest cały problem. Tak? Jeżeli, no i tu jest o tym chcemy mówić. Dlaczego? Jeżeli mamy sprzeczny interes, tak? Mm-hmm. Bo my chcemy pracować dla tego miasta, chcemy włożyć wysiłek, chcemy zakasać rękawy, promować. A po drugiej stronie jest ściana, która mówi, no może wy chcecie, ale my nie chcemy, mm-hmm. No to nic się nie da zrobić. Tak? No nie, no właśnie tu też moim zdaniem trzeba by, no bo wiesz, chciałabym, żeby się inni właśnie na ten temat wypowiedzieli, bo jak to jest w innych stowarzyszeniach, jak oni postrzegają pracę z urzędem, tak, czy tam z... No wiadomo, to są przeważnie stowarzyszenia non-profit, które chcą pracować jakieś nic środki... Nic z tego nie mają. No nic z tego nie mają. Bardzo często się poświęca swój prywatny czas i nagle takie właśnie, takie spotkanie się z taką ścianą często takich ludzi mocno zniechęca. No ja akurat taka jestem, że jak nie wywalą drzwiami, to wejdę oknem, ale są takie osoby, które na przykład po pierwszym takim razie odpuszczają. I to nie jest fajne. I najważniejsze jest w tym wszystkim to, chyba ta świadomość, myślę, że mam nadzieję, że to dotrze między innymi do władz, że nie trzeba ani dodatkowych pieniędzy na to. Czasami wystarczy wyciągnięcie dłoni, podziękowanie, tak. Docenienie, przyjście, zauważenie tego. Przyjście, i bardzo to, często wiem, że władze są zapraszane na różne eventy i też często słyszę, że no zapraszali i nikt nie przyszedł.
jest to przykre, bo takie stowarzyszenie, na przykład, no mówię, Morsy akurat nie miały z tym problemu, bo zawsze ktoś tam nas dopieści, ale są takie stowarzyszenia, z którymi rozmawiamy, że mówię, organizują jakąś imprezę, organizują jakieś wydarzenie i... Dla nich ważne. Dla każdego, musimy wiedzieć o tym, że dla każdego będzie to bardzo ważne, tak? Może ktoś pomyśli z urzędu, że tam jakieś kolejne z rzędu, ale dla nich to jest istotne i bardzo ważne. Dlatego dla nich jest to tak miłe i potrzebne, żeby ktoś z tego urzędu jednak przyszedł, tak? Żeby był. A niestety go nie ma, czyli to też jest nie umiem użyć słowa w tym momencie. Może też jakaś ściana, jakiś beton, tak? Może niezrozumienie, może nie ze swojej strony. Nie zawsze to wszystko łączy się z pieniędzmi. Tak, ale to też. Znaczy, też trzeba... ludzi, którzy działają społecznie, to działają na zasadzie charytatywnej, tak? No bo dla mnie nie ma problemu, żebym ja wzięła, słuchajcie, worek na śmieci i poszła posprzątać do lasu. I podejrzewam, że jest wiele takich ludzi, którzy. I dałabym albo akcję, ale mówię, jest sadzenie drzew w mieście gdzieś, tak? No ja mogę iść i pokopać się tą łopatą, czy tam szpachlem, zwał jak zwał. Te dziury kupić mogę sama za jakąś kwotę drzewka i powsadzać. Tylko mogę tak, to zrobić w cenie, trzeba tych ludzi zachęcić. Tak, trzeba ich wciągnąć. Trzeba im trochę pomóc, ale później też trzeba to pielęgnować, żeby ci ludzie nie mieli takiego przeświadczenia, że Murzyn zrobił swoje i Murzyn może odejść. Ale zobaczcie. Jest władza publiczna, tak? Żeby zachęcać, żeby wspomagać. Tak. No jeżeli ludzie działają społecznie, to ja jestem na stanowisku, nie wiem, urzędniczym, mam takie możliwości, pomogę im, niech oni będą zmotywowani do tego, że wiedzą, że jeżeli będą mieli jakieś problemy, to władza lokalna, władza samorządowa pomoże. Tak, na takie zasady. I zawsze możemy na nią liczyć. Ja rozumiem, że nie ma co naciągać władzy, okej, bo pewnie mogą się zdarzyć takie przypadki, takie osoby, ale to przecież łatwo wyczuć, łatwo sprawdzić. Jeżeli ktoś działa społecznie, charytatywnie, no to przeważnie... Też powiem tak. A można, bo zobaczcie, co się dzieje z kołami gospodyń wiejskich. O. To jest wciągnięcie ludzi, którzy gdzieś tam... Te koła gospodyń już zaczęły trochę przycichać. Tak. I wyciągnięte spod ziemi. I ci ludzie się angażują i oni są aktywni. I oni mają sens życia. Tak, tylko ja wam powiem, to jest taka moja opinia. Angażują się młode osoby w kołach gospodyń wiejskich. Czemu? Bo teraz do angażowania się w kołach gospodyń wiejskich konieczny jest niestety dostęp do internetu, umiejętność wysyłania maili, umiejętność prowadzenia strony. I to gdzieś te panie blokuje. Bo czy to są kobiety z miasta, czy to są kobiety ze wsi, nieważne jest, nie wiem, miejsce zamieszkania, ważne jest to, czy ona ma umiejętność wysłania maila. A wiele kobiet, bo ja ostatnio z paroma kobietami z koła gospodyń wiejskich, młodszymi, starszymi rozmawiałam, no i wiem, że to jest no niestety ten przełom czasowy, bądź to, że one do tej pory nie miały do czynienia, bo one piekły, zostały zaniedbane przez wiele lat, tak? W tym są najlepsze, bo pieką, gotują. No nikt się nimi nie interesował, być może, no to wracamy do tego, tak? Wracamy z powrotem na własne podwórko. Ale zobaczcie, ale jak połączymy tą młodzież z tymi ludźmi starszymi, z tym doświadczeniem, potrafią piec i tak dalej, no to z tego wychodzi kapitalna mieszanka. No te pieką gotują, a te robią zdjęcia i publikują. Pokazują, tak? I każdy ma przyjemność. Uzupełniają się, więc... To samo było, nie wiem na jakim etapie, to jest kapitalny pomysł, który gdzieś tam się pojawił, żeby połączyć przedszkola z domami starców, tak? No to jest dla mnie fenomenalne i to też gdzieś powinno to wszystko kiełkować w tych samorządach po to, żeby tych ludzi właśnie wyciągać, nie? Z tych takich... Robić coś pożytecznego, przyjemnego. Takiej beznadziejności. Mm-hmm. Gdzieś tych ludzi łączyć ze sobą. Nie, no bo trudno nam nie zauważyć, że ten Włocławek rzeczywiście, raz, że się starzeje, dwa, że przygasa, ludzie wyjeżdżają, to też kolejne tematy były poruszane przez nas. Kolejna rzecz, że właśnie mało osób się tutaj chce włączać na rzecz i później rzeczywiście władza nagle po tym wszystkim, gdzie właśnie jest taki marazm, organizuje nagle coś, jakiś boom i potem jest zdziwienie, że ludzie nie przychodzą, tak, na imprezę czy na jakiś koncert. No ale to jak tak rzeczywiście cały rok ci ludzie siedzą w domach, nigdzie nie wychodzą, to i w tym momencie też im się nie chce wychodzić po prostu, nic robić. No, mam znajomych w okolicy Konina i tam bardzo prężnie, zresztą chyba w ogóle w okolicy małych miejscowości działają ochotnicze straże pożarne. Jaki to jest aktywny twór, to ja sobie nie zdawałem sprawy. No bo to żyjąc w mieście nie mamy z tym do czynienia. Ile oni... to jest na wsiach, no.
I nie oni imprez organizują, jakie oni robią spotkania takie sąsiedzkie i jak to wszystko fajnie działa, właśnie różnego rodzaju akcje, typu sprzątanie, pomaganie, budowanie. Ja mam taką ochotniczą straż pożarną w Krzyżówkach, która zbierała pieniądze na dyskotece, za te pieniądze sami pilnowali ochrona, także po kosztach wszystko robili, tak? Zakupili działkę, na której pobudowali boisko do koszykówki. Fakt, że połowę boiska z koszem, ale pobudowali jakąś taką aulę do imprez, pobudowali jakąś inną infrastrukturę, nie wiem, parkingi i tak dalej. I co roku organizują zlot pojazdów militarnych, czy tam niemilitarnych, czy jakichś starodawnych. Zabytkowych. Zabytkowych. W tym roku, no oczywiście ze względu na sytuację, która jest, nie uda im się. Natomiast oni też organizują sprzątanie świata raz w roku. Sadzenie drzew. No to zobaczcie, to jest jedna organizacja. Wbrew władzy lokalnej. Ja myślę, że mają ogromną pomoc. We współpracy. Myślę, że we współpracy. No właśnie, ja właśnie, no właśnie, to jest to clue, że we wszystkich takich małych miejscowościach, gdzie jest fajnie, władza współpracuje z takimi organizacjami i to wtedy przynosi ogromne efekty. Bo nawet to nie, już nawet nie chodzi o, mówię, jeszcze raz powtarzam, nie chodzi stricte o pieniądze, o pochwalenie, o poklepanie, o przyjście, o pomoc jakąś. Nawet też urzędnik, a urzędnik. Przecież są też takie wydziały u nas w urzędzie, które współpracują, mają obowiązek i zadanie współpracować z takimi organizacjami. I porównując nawet jeden wydział do drugiego, jest na przykład przepaść. Gdzie w jednym wydziale potrafią bezproblemowo, z uśmiechem na twarzy, proszę się nie martwić, wszystko będzie super, nie przypierdzielają się do żadnego tam przecinka, kropki, tylko jest to fajnie jakoś usiąść. Przecież muszą, też chyba sobie zdają z tego sprawę, że pewne rzeczy robią ludzie, którzy na tym nie znają, albo robią to po godzinach, po pracy, mają na to też ograniczony czas, więc też jakby potrafią to zrozumieć. A są takie osoby, które będą przewracały każdą kartkę 10 razy, moim zdaniem tylko po to, żeby się przyczepić do czegoś, tak? Więc to też jakaś empatia od strony urzędników, przede wszystkim empatia od strony urzędników musi być mocno nastawiona na mieszkańca, tak? Musi być. A rozliczanie z efektów pracy, a nie z samej pracy, tak? No bo nie może być tak, że ktoś, kto jest w jakimś stowarzyszeniu albo w jakiejś organizacji, która chce coś zrobić, wchodzi i jest i czuje się jak intruz, tak, w pokoju urzędniczym. No tak nie może być, absolutnie. I takie osoby też powinny być natychmiast wymieniane, tak uważam. Może nie są zgłaszane takie informacje od tych ludzi, że ta osoba tak czy... No to też dlaczego nie są, bo nie są, bo się ci ludzie boją, bo się martwią, że później już nic nie załatwią, bo są różne sytuacje. To jest chore dla mnie, to jest po prostu chore. Bo naprawdę my nie możemy wszystkich urzędników wrzucić do jednego wora, bo są naprawdę świetni ludzie, rewelacyjni wręcz, którymi się naprawdę aż miło pracuje. Aż miło jest zadzwonić, aż miło jest pójść, a są takie osoby, że jak człowiek ma iść... Jest większość. Tak, jest większość tych fajnych, to trzeba powiedzieć, bo nie można ich wszystkich po prostu sklasyfikować źle. Ale są też takie osoby, właśnie się dziwię, że one jeszcze są. Że jak się człowiek ma z nimi spotkać, to po prostu to aż odrzuca, tak? Bo są jakie są. Także to też widzę, że też deprymuje wiele osób, żeby działać, żeby coś robić, tak? No mnie kiedyś urzędnik przywitał słowami: tylko niech pan na mnie nie krzyczy. Słowo honoru. Na dzień dobry? Tak, a ja wchodzę zupełnie na spokojnie, żeby rozwiązać problem, bo podwładna stworzyła problem i poszedłem, żeby go rozwiązać. I to były słowa, którymi zostałem przywitany. Tylko niech pan na mnie nie krzyczy. Ja tak stoję i nie wiedziałem, co powiedzieć. Nie w ogóle. Nie, bo człowieka... to już w tym momencie, jak nie wiadomo, o co chodzi. Już zostałem ustawiony w odpowiedniej pozycji. No i już zostałeś zaszufladkowany na dzień dobry, koniec, tak? No i koniec, nie? Ja to tak patrzę, bo właśnie przyszło mi powiadomienie z Ministerstwa Zdrowia zaraz wam powiem o kolejnych przypadkach. Mamy spadek zachorowalności. 205 i 195. 205 plus 195, 400 osób. 200 praktycznie spadek. Może jednak... Idziemy w dół. Może jednak wypłaszczamy tą krzywą, tak jak to się mówi. No dobrze, czyli co? Czyli mamy ludzi, którzy się boją, bo są zastraszani, czy tam, nie wiem, zagłuszani, zwał jak zwał. W każdym razie cel jest osiągnięty. Zniechęcani. Tak, zniechęcani. Mamy ludzi, którzy nie są wsparci poprzez działalność urzędów.
urzędników, może tak, urzędników, bo to wtedy gdzieś tam indywidualnie. No i co? Jeszcze jakiś pomysł na to? No wsparcie, tak? Powinni dostać tacy ludzie wsparcie, chociażby takie proste wsparcie w postaci słowa i zapewnienia, że pomożemy, albo przynajmniej nie będziemy utrudniać, tak? To też jest bardzo dużo, bo to jest coś, co otwiera nam drogę do tego, żeby działać. A jeżeli na początku same mamy już zamkniętą tą drogę, no to już dalej się po prostu nie chce, to już człowiek się zraża, już więcej drugi raz do tego nie podchodzi. I jest tak bardzo często. Ja akurat jestem z tych ludzi takich upartych, tak jak ty, Ania, że tam może mogę mieć chwilę jakąś tam słabości, ale na drugi dzień znowu wstaję i chciałam się też, walczę, nie? Jeżeli ktoś słucha, a gdzieś w jakichś organizacjach włocławskich pracuje, świat się nie kończy tylko na Włocławku i na pieniądzach z Włocławka, bo to jest taka podpowiedź, bo jest też Urząd Marszałkowski i Wojewódzki i są pieniądze poza w ogóle województwa. I już pomału fajnie sobie organizacje w tych sytuacjach potrafią radzić. Nie ma im tylko kto doradzić, jakby nie ma ich kto skierować, bo to są też często gdzieś tam poukrywane te granty, bo jest tego sporo, fakt. Tylko mówię, no trzeba by było też mieć kogoś takiego, co mógłby wspomóc, coś takiego i taki grant napisać, albo wiedzieć, gdzie się zgłosić, bo niekoniecznie trzeba sięgać ręką po pieniądze z urzędu, tylko naprawdę można sięgać, bo są różne fundacje na terenie Polski. Bardzo jest fundacja Orlen też taka. Anwil dla Włocławka, to jest dla Włocławka i no teraz troszkę w okolicznych, ale Orlen finansuje całą Polskę. Jest taka fundacja Agencja Rozwoju Przemysłu, która też finansuje całą Polskę i myślę, że wiele, wiele takich fundacji w Polsce jest, tylko trzeba by było się zorientować i te pieniądze do Włocławka przyciągnąć, tak? Także powiem, że tutaj też warto by było trochę zachęcić tych ludzi, żeby może sięgali, bo jak nie dostaną... No to jest kwestia koordynacji. Powinna być w urzędzie takie stanowisko osoby, która wspierałaby, nie wiem. Znaczy, albo przynajmniej w tych organizacjach pozarządowych gdzieś tam... znaczy, coś mi się wydaje, że jest gdzieś taka osoba. Jest. Bo sama do niej kiedyś dzwoniłam i pytałam, ale to jest... Są biura tutaj na ulicy Toruńskiej przy tych byłych zakładach Wisła i tam są biura, w których są obsługiwane projekty unijne. I tam naprawdę można uzyskać pomoc. Także sam korzystałem, także jest... Tylko jeżeli jest taka osoba, która to robi we Włocławku, to też niech się wypromuje, ujawni tak dosyć mocno, tak, albo urząd niech... Może się boi, że za dużo będzie zgłoszeń. No nieważne, no, czy się boi, czy nie boi, to jest jej rola jakby i powinna to naprawdę mocno się powinna nagłaśniać, żeby jak najwięcej osób z takiej pomocy skorzystało, tak, bo często jest tak, że jest pomysł, jest chęć do działania, a ludzie nie wiedzą, gdzie się udać z tym. Bo mają fajne pomysły na różne rzeczy i czemu nie? Tylko no muszą mieć jakąś podpowiedź po prostu. Piotr pisze tak: Pani Aniu, musimy stworzyć nowe stowarzyszenie, by posprzątać w Urzędzie Miasta. Szczotkę mam, wiązkę mam, szufelkę też mam, zawsze możemy ich posprzątać. Ja się tak śmieję, ale wiecie, ja mam do tych wszystkich prośbę, którzy nas oglądają, jesteście, ja was tu widzę poniekąd. Jak macie jakieś komentarze, jakieś pomysły na to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to mówcie. To program się tylko nie zamyka na naszej trójce, ale też to jest program dla was, z wami. I chcielibyśmy bardzo, tak, żebyście czynnie, po to zrobiliśmy to na żywo już, tak, bo chcielibyśmy, żebyście czynnie dołączyli do nas, tak. Żebyśmy mogli być może zostać wyprowadzeni z błędu, jeżeli błędnie myślimy, ale potrzebujemy... Bo możemy się mylimy. I więcej ludzi aktywnych, tych lepiej. No chcemy też naszymi tutaj spotkaniami właśnie zachęcać też bardzo, jak najbardziej wszystkich do pracy, tak, do współdziałania i tak jak pokazujemy, żadne polityczne poglądy, ani inne, wcale nas tutaj nie dzielą, absolutnie w żaden sposób. Lubimy ze sobą spędzać czas i jest nam bardzo przyjemnie, jak spędzamy. I też mamy taką prośbę do was, że jeżeli macie jakieś pomysły na tematy, o których byśmy mogli rozmawiać, to my tutaj też jesteśmy dla was. Też jesteśmy skrzynka redakcyjna wlc.pl, redakcja@wlc.pl, nasz adres mailowy na was czeka. Można pisać też anonimowo z informacją, że prosimy o anonimową taką informację. Jeżeli macie jakieś pomysły, to my z chęcią posłuchamy, co macie ciekawego do powiedzenia.
Podejmiemy temat. Tak, podejmiemy temat, bo nam też zależy na tym, żeby zmienić coś w tym mieście na lepsze oczywiście, tak? Żeby nie było to miasto, które jest pomijane, tylko miasto... Że za 10 lat, jak tu usiądziemy, to będziemy mogli będziemy spokojnie powiedzieć, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Dla nas wszystkich. Niestety w chwili obecnej tak nie jest, a bardzo żałuję. Zaraz nam minie 40 minut. Czy mamy jeszcze jakieś... No mamy rowery mamy miód już mamy. Tak, no będziemy za chwilę zbierać miód, no to jeszcze to mleko. Z tego miodu jeszcze nie ma. Ale, ale będzie. Ale jest nadzieja. Włonej, tak? Włonej się nazywa, nasz miód włocławski. No to jeszcze mleko i będzie super. No to... To krowy jakieś mi się musiały pojawić. To może też tam w parku Sienkiewicza na Słodowie. Owszem, przynajmniej, trawę będą kosić. Ja mogę swoje użyć. Atrakcja by była. Ogromna. W ogóle zwierzątka by było fajnie mieć gdzieś tak, żeby sobie pląsały. Mogliby tam otworzyć takie mini zoo z owieczkami. Byle nie przykład warszawski. Ale znowu mamy pomysły, które znowu komuś będą problem stwarzać. Ktoś nie będzie chciał skorzystać. No dobrze, czy my dzisiaj już kończymy? Czy macie jeszcze jakiś pomysł na to, czemu nie są aktywni społecznie obywatele Włocławka? No na pewno też świat dzisiejszych... tego, w jaki sposób jest spędzany wolny czas, gdzie to większość się spędza tego czasu przy komputerze. I przed telewizorem, tak, niestety. A nie czynnie. Myślę, że to też na pewno nie zachęca. Nie? Gdzieś tam młodzież jednak bardziej trenuje kciuki niż mięśnie nóg, czy nawet inne zwoje mózgowe. Także... Jednakowoż. Mimo tych naszych krytyk różnych, miasto się pomału, ale jednak się rozwija. I tu chcę powiedzieć, że każdy coś dla siebie mimo tego znajdzie. I wyjdźcie ludzie z tych domów, jak pochodzicie trochę, popatrzycie, bo są nowe miejsca, powstały nowe... Ja mówię o Słodowie, to wielu moich znajomych nie wie, o co chodzi w ogóle. Ale gdzie to jest? A to jest tak rewelacyjne miejsce, ja tam uwielbiam spędzać czas. I powiem tak, może jak ktoś wyjdzie z domu, jak zobaczy, że są fajne, nowe miejscówki, gdzie można fajnie posiedzieć i spędzić ze znajomymi czas, to może właśnie im się zachce trochę pracować na rzecz, albo na przykład zobaczy, że ktoś śmieci, czy brudzi, czy coś i zwróci wtedy uwagę, tak? Bo szkoda tego, co zostało zrobione. Myślę, że powinniśmy zacząć od siebie. Właśnie tak. Poprzez to, jak wychodzimy na spacer, widzimy te śmieci, gdzieś... Reagować, zwracać uwagę na innych, jeżeli robią coś niewłaściwego. Niszczą. Jeżeli zaczniemy od siebie, to już jest to dobry początek. Tak jest. 100% sukcesu. Kacper Głodkowski, jak Państwo, to jest w ogóle niezwiązane z tematem, no ale wybaczcie, muszę przeczytać. Jak Państwo skomentują dzisiejszą wizytę Pana Prezydenta w okolicach Włocławka? Bo dzisiaj o 19:00 Andrzej... Pana Prezydenta Dudę, tak? Tak, w Lubieniu Gojewskim. No bardzo się cieszymy, że Pan Prezydent zaszczycił... A czemu nie we Włocławku? Okolice, ale nie będzie we Włocławku go? W Lubień Kujawski i Solec Kujawski. To trochę szkoda. Trudno mi jest powiedzieć dlaczego, natomiast no na pewno jest człowiekiem pracowitym, tak? I gdzieś tam wszędzie go pełno i za to gdzieś tam uważam, że trzeba mu oddać mu ten szacunek i go za to pochwalić, tak? Nie chowa się przed ludźmi, nie boi się nawet niewygodnych pytań i to jest duży plus. Ktokolwiek przyjedzie z wierchuszki politycznej czy z jakichś takich różnych innych ważniejszych stanowisk do Włocławka, ktokolwiek, czy to będzie SLD, PSL, PiS, czy PO, czy KO, to ja się bardzo cieszę z każdej takiej wizyty, bo taka osoba, odwiedzając nasze miasto, może promuje je, tak? Promuje je i parę na pewno słów w telewizji się o tym powie i uważam, że to jest miłe. Tak samo miłe jest, że pan prezydent... Pan Paweł Kawczyński napisał, będzie na Anwilu. No tego, panie Pawle, nie wiedzieliśmy. Dobrze, że pan... Znaczy ja coś mi się o uszy obiło, że jednak we Włocławku ma być, ale tak mi się tylko obiło. Znaczy, no jeżeli by był na Anwilu, to też fajna sprawa. No niech zobaczy, tak? Co to jest? No, duża spółka polska, tak? Polska przede wszystkim. Tak, i dosyć mocno inwestowana w tej chwili, tak? Doinwestowana. Największy pracodawca we Włocławku, także myślę, że... No i tym ponoć wygrywamy, jak to dzisiaj mi poseł Kwiatkowski powiedział, w porównaniu do Torunia, bo Torun jednak postawił na turystykę, u nas na przemysł jest postawione i teraz Torun jest w gorszej sytuacji w związku z całą sytuacją epidemiologiczną aniżeli my, no bo duża ilość hoteli, duża ilość restauracji, to wiecie, co spowodowało. Koszty. Zamykanie hoteli, zamykanie restauracji, sam jesteś właścicielem hotelu i restauracji, więc wiesz, we Włocławku jest niewielu takich pracodawców. W Toruniu
Z czego wniosek, że warto dywersyfikować działalność, warto tak? Wypośrodkować gdzieś, tak. Nie tylko przemysł, bo my też mamy... Na dwóch nogach, a czasami może na trzech, na czterech. Pan Paweł pisze, że już był nieraz. No my niestety o tym nie wiedzieliśmy, ale dobrze, że pan mówi. No to się bardzo cieszymy. Mnie tylko nie pozostaje tylko się cieszyć, że przyjeżdża i ludzie, na miłość Boga, no nie krytykujcie tych ludzi, którzy przyjeżdżają, bo przyjechała pani Kidawa-Błońska też. Część się cieszyła, część krytykowała, ale przyjechała, tak? Przyjechał tam kiedyś ktoś tam też, jak część się cieszyła, część oczywiście po co, czy Miller chyba zdaje się był, tak, też hejt, jakiś hejt wyzwiska, że czerwony, że taki, ale przyjechał, ale się zainteresował, był, odwiedził, no to my jesteśmy chyba postrzegani kujawiacy jako gościnni ludzie, a dlaczego mamy się nie cieszyć z wizyty gościa, tak, w naszym mieście? Ja się zawsze cieszę bez względu na to, czy ktoś ma barwy takie, śmieszne, oczywiście, takie, jeżeli to coś przyniesie dla Włocławka, tak, jeżeli Włocławek coś z tego wyciągnie. Pan może Trump kiedyś przyjedzie? Być może. Pan Paweł pisze, jest zainwestowana, no ta spółka Anvil, dzięki PiS-owi, bo za PO miał być zakład sprzedaży. To potwierdzam, miał być sprzedaż. Tak jak wiele, wiele innych rzeczy, przypomnijmy, jak stocznie, jak kopalnie. Miały być pozamykane stocznie, bo wszystko było nieopłacalne. Janwil też, jak lot, mało tego, żeby on był jeszcze sprzedany komuś z kapitałem, ale on miał być sprzedany komuś, kto miał wziąć kredyt, żeby ten zakład, który dobrze sprosperuje, ten kredyt spłaca. No to już było najgorsze, co mogło się... Tak jak Grumet został tak sprzedany. Także czyli też wiele osób o tym nie wie, warto to przypomnieć. Powiem wam szczerze, myślałam, bo moja córka się mnie dzisiaj zapytała, jak się nazywa ten ketchup, który jest produkowany w Włocławku, nie? Teraz? Dworskie. No, przetwory polskie. Przetwory polskie, ale wiesz, ja tak sobie pomyślałam, nie? Że zmarnowano kawał historii miasta. Wiecie co? Ja sprzedając tą markę. Nikt nie został do tej pory podciągnięty do odpowiedzialności, a był to naprawdę, uważam, przekręt, niemały przekręt, który mocno. Jak można było sprzedać? Jak można było markę z nazwą miasta sprzedać i też mniej więcej wiem, w jakich to się odbyło okolicznościach. Bardzo niejasnych, moim zdaniem. I powiem, że ktoś powinien naprawdę mocno za to odpowiedzieć. Albo jeśli już, to powinien się przez tyle lat, nie wiem, niech to będzie nawet nowe stowarzyszenie, które uzbiera nawet na zrzutka.pl, ale powinniśmy za wszelkie pieniądze tą nazwę odzyskać. Tak, powinniśmy. Bo to była naprawdę... Ketchup włocławski. To była jedna z rzeczy, którą mogliśmy się pochwalić. Nie tak, tylko w Polsce. Na całym świecie był znany. Bo jednak te inne ketchupy niemieckie, nie niemieckie, nie mają takiego smaku i ludzie nawet, którzy przyjeżdżają z zagranicy, czy to Polacy z zagranicy mieszkańcy też chcą ketchupy. Było to zrobione bez obywateli, bez, niech to będzie, że to spółka była taka ciekawa, ale było to zrobione poza miastem, poza, znaczy być może z użyciem tam niektórych osób, ale poza opinią publiczną, poza opinią mieszkańców, sprzedana nazwa miasta, no to po prostu uważam, że to jest skandal. Ale jeśli chodzi o te sprawy, to mamy tutaj dosyć długą tradycję, bo i celloza, i fajans włocławski, także ketchup się wpisuje niestety w tą taką niechlubną tradycję. Nobiles. Robimy nowych rzeczy, Delecta. A pozbywamy się tych, które, za którymi stoi historia. Tworzą taką historię i... historię i taką podstawę tego miasta, tak? Z czym to miasto jest znane, no bo Delecta, przepraszam. Sprzedanie nazwy ketchupu zrobiło wielki bałagan, naprawdę. Całą markę sprzedano tak naprawdę, no bo sprzedano... Przepis można było sprzedać. No tak. Nie ma problemu, ale markę zostawić, nazwę zostawić. A teraz kupujemy ketchup włocławek, który tak naprawdę nie ma nic poza nazwą z Włocławkiem. Tak. Chociażby, żeby tu plastikowe butelki do tego ketchupu były produkowane, albo słoiki. To bym zrozumiała, tak? Ale nic z tego nie jest. Pan Przemek Komorowski pisze, stocznie zamknięte, dlatego też zamknięto Food Wisła, która też była bardzo dobrą marką. Mhm. Kopalnie są zamykane też, bo Polska ma być bezwęglowa. Polska, tak, przeczytałam. No szkoda, że Niemcy są bezwęglowi ale to i jest, tam się wszystko opłaca. Ale to jest niestety filozofia jednej z opcji naszej i niestety tak jest. No, jedni uważają, ja jestem akurat po tej stronie, gdzie jestem za tym, żeby się Polska rozwijała, żeby była silną Polską, a niestety inni są za tym, żeby lotnisko było w Berlinie. No i niestety tak jest. No, no i jednym to nie przeszkadza, tak. Dla mnie jest najważniejsze, żeby Włocławek jak najwięcej wyciągnął, bez względu na to, czy ktoś jest... My jesteśmy za Polską, a przede wszystkim za Włocławkiem. Za Włocławkiem przede wszystkim. Przede wszystkim. Bez względu na to, kto jest u władz. Bo tak.
bo... Ja myślę, że z każdym dobra Włocławka ktoś, się dogadać, ktoś prawda? Może mnie zaszufladkować po tej stronie, po której chętnie mi wszyscy szufladkują, ale ja próbowałem współpracy z obecnym prezydentem, niestety nie udało się, tak? Także to nie jest tak, że... Wiesz, ty potrafisz się dogadać, rozumiem, że inni nie potrafią się dogadać ze względu na poglądy, nie ma problemu, tak? Tym bardziej, no wiesz doskonale, bo mówię, bardzo często się kłócimy. No to jest smutne w kwestiach politycznych, ale to nie, to dla mnie to tylko rozwija nas i nic więcej, tak? To nie jest tak. Samego. My możemy sobie porozmawiać, dlaczego nie? No przecież napisałam ci powiedzenie, jakie są różne powiedzenia, tak? Jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki, jeden lubi róże, a drugi różne tam duże. No i tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy program. Na róże, róże ma. Jeżeli macie jakieś tematy, którymi byście chcieli się z nami podzielić, pomysły, to my jesteśmy takim dla Was miejscem, z którego możecie korzystać. Korzystajcie, jesteśmy dla Was, jesteśmy dla Włocławka. Program nazywa się Włocławek, Mleko i Miód i my byśmy chcieli, żeby za parę lat ten Włocławek był rzeczywiście krainą, mlekiem i miodą płynącą. Marzy się to i Ani Przekwas, i Tyberiuszowi Rajsowi. I myślę, że wielu z nas się marzy. Tak, ale wy akurat chyba byliście większości. Większości. Ja się nazywam Karolina Kimecka-Aptuta, program się nazywa Włocławek, Mleko i Miód, a tu jest WLC.pl, lepsza strona Włocławka. Czekamy na Wasze komentarze, czekamy na Wasze opinie, czekamy na Wasze pomysły i do zobaczenia już w następnym tygodniu. Pozdrawiamy. Dzięki.